Dawaj. Dziadek za babcię, babcia za dziadka. Piękny, piękny chwast wyhodowałeś, bardzo mi się podoba. Ho, 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 widzowie, jest sobota, a jak sobota, to czas na działkę. Nie było nas tutaj 2 tygodnie, sąsiada nie ma, więc jest super, cisza, spokój. Zobaczymy, co się wydarzyło na działce po więcej, 2,5 tygodnia tutaj nikogo nie było. Trochę porosło. Że w sierpniu na szczęście rośnie troszkę wolniej, to nie jest tragicznie, a wręcz jest super. Zróbmy inspekcję. Dam, 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 dam. I mamy łąkę. Pełną łąkę. Jakiś... żółte kwiatuszki porosły na łące, ale nie ma z tym problemu, skosimy, będzie grało. Bardzo ładnie sobie poradziła brzuska, rozkwitła, jest gęsta, więc się tutaj przyjęła. Z moim klombiko rąbem coś trzeba będzie zrobić, bo zarósł strasznie trawą, ale się wszystko trzyma, tylko jakieś kurde takie tutaj skrzypy porosły. I te skrzypy są wszędzie. Bo nawet w ognisku wyrosły te skrzypy, więc coś z tym trzeba będzie zrobić. Twoje róże pięknie urosły. Też urosło to jak wściekłe. Trzeba będzie tej trawy powyrywać. Ale mamy narzędzie. Mamy narzędzie, zrobimy. Zobaczymy. Zobaczcie, co się stało z moim żywopłocikiem z pęcherznicy. Oszalał. Urósł jak wściekły. Dobrze, że zaraz zobaczymy, czy ta kosiarka da radę tutaj w ogóle. Powinna dać. Katalpa! Patrzcie, jak katalpa pięknie zagęściła się. No skubana po prostu tutaj daje ten cień. Można tu leżak sobie rozłożyć. Wszędzie żółte kwiatki. No po prostu wszędzie. A tu jakieś już niestety powychodziły te chwasty. No z tej działki poprzełaziły. To widać po prostu, jak stamtąd przełażą tu. Kwestii przypomnienia, jeśli chodzi o jeżyny. Jeżyny miały nie rosnąć, miało się tu nic nie dziać, a mamy generalnie dramat i problem, którym musimy dzisiaj zaradzić, bo nie mamy ich czym wesprzeć, ale coś wymyślimy. Dam, da, da, dam. To są jeżynki. Zastaliśmy już jeżynę, która generalnie wlazła sobie, o, tam ją widać. O, tu wszędzie po prostu... Uważaj. Uważam, żeby ich nie zdeptać. Już sobie tutaj, zobaczcie, jeżyna znalazła ujście i wlazła na płot. Na siatkę. Wszędzie po prostu się położy jeżyna, a ta zwariowała i puściła sobie owoce, gdzie owoców miało nie być przez 3 lata. Tu jest też ciekawostka niezła, bo te krzaki zwariowały i porosły z takich mikrosadzonek. Jest tu też. No dobra, trzeba się brać. Daj ladę ją wyplątać stąd? Próbuję. Dobra, zrobimy jakieś te. Najpierw skosimy, żeby zobaczyć, gdzie są chwasty i jak się tutaj ogarnąć. O, i kosa demon niestety też w ruch, proszę Państwa, bo tutaj wyrosło nie za ładnie to, co bym chciał. Ale my się nie poddajemy. No ładne, ładne. Ale jak one urosły, czy to było maleńkie? No to były liliputy za 5 zł. 5 złotych w Biedronce czy gdzieś tam. No i mamy takie krzaczuszki. To. To jest zielsko, bo to trzeba zrywać. No tak, bo to w miejscu starej rośliny wyrosło. Tak. Jest hortensja, ona jakoś... Ale jest, mówię, jakoś, ale... jakoś zmarniała trochę. Bo wiesz, jak ona ma zabrane wszystko. Dobra, to wyciągaj tego dziada. Ja nie dam, nie wiem, czy ja dam radę. Dawaj. Ja to z całą rośliną wyciągnę. Dawaj. Dawaj. Dziadek za babcię, babcia za dziadka. Piękny, piękny chwast wyhodowałeś, bardzo mi się podoba. To ten. To na kompost, którego nie mamy. Bo sąsiad będzie się awanturował. No kawał zielska. Nie, no bardzo ładny. Przecież to za 2 kilo waży. Kocinienka, zobaczmy, tam jest bączków jakichś tak, różnych. Kocinienka to... Pszczółek taki. Kocimienka to przeciąga. No. O, jak
piesek niucha. Ach, jak się podoba. Ajajajaj. Dobra. Dobra, do roboty. No, no dokładnie. Trzeba wyciągać kosiarę, skosić i kosę demon chyba też zrobimy w ruch. Jak będzie w tym filmie, w tytule, że kosa demon, to znaczy, że wzięliśmy też kosę demon pod uwagę i zabawę. A jeszcze się trzeba przebrać, bo przecież nie można robić na działce w koszuli za jedyne 30 zł. Nie zawiedź mnie, moja różowa piękności. Dam ci troszkę pić, a ty mnie nie zawiedź. Ej, tu było paliwa trochę. No wodę niestety cholera nie chce jeździć. O, masz tu trochę picia. Zaraz zobaczymy, czy nasza różowa piękność ruszy. Lecisz. Dobra, koś. Najpierw na to. A zaraz już koś. Tu świstaku kopiesz w tym. No tak, bo to te skrzypy porosły jakieś. Ale skąd te skrzypy? Bo to wszędzie jest te skrzypy. Ale to nie, to mogło być w sadzonkach trawy? Nie, nie, to nie było tej ziarenka, która była przywieziona, wiesz? One już tutaj po prostu były i przebijają. Nie mam zielonego pojęcia, co tu chodzi. No ale wypielić trzeba niestety. No trzeba. Bo to... Ale zobacz, przecież tu jest tyle kory nasypane i też przez korę przebiło. Wiesz co, ale jak się tego pozbędę, to w którymś momencie mi się wydaje, przestanie rosnąć, wiesz? Robota wre. Moi Państwo, mili, drodzy, z racji, że nie ma sąsiada, to jest cisza i spokój, nie słychać polskich rapsów, co jest cudownym. Błogą ciszą. Strasznie dużo wody jest po deszczach w tej trawie, więc koszenie jest takie marne, bo muszę cały czas, zapycha się niestety kosz i muszę go ręką, o... Zielona, nie mam rękawiczek niestety, cały czas opróżniać, no ale jakoś to tam sobie idzie. Pies tam leży już na skoszonej trawie, widać, która część jest skoszona, która nie. No jakoś to tam, powiedzmy, idzie. Pakuję trawę do worków i będziemy wywozić do słynnego dołeczka, który już mieliście okazję oglądać w filmie pod tytułem Awantura z sąsiadem. Małżonka wpadła na pomysł, co zrobić z jeżynami. Idę zobaczyć. Kazała mnie te kije nieść. No proszę, co wymyśliłaś? Teraz tak, daj mi ten kijek. Boże, bo one mają drzazgi, mów tak ostrożnie. Bo mamy tego 5 sztuk, ograniczoną ilość. Tak. Trzeba będzie niestety z jednej takiej wisienki sobie uszczknąć. A z 5 nam nie wystarczy? No nie, bo teraz co chcę zrobić? Jeżyny są po 2, prawda? Tak. Tu są 2, tam są 2 i tam są 2. Tak. I teraz, jak wbiję tu, wbiję tu, i sznurki rozpleciesz. Przeciągnę sznurek, to i przeciągnę te gałęzie przez ten sznurek, uh-huh. Tak? No to jakoś tam się przytrzyma. Ale tak? Można jeszcze zrobić inaczej. Wbić 5 i po całości rozciągnąć sznurki. Bo sznurka mamy dużo. To nie trzeba będzie zabierać w wisience, bo ona jest malutka. Ale i tak ci ma, jedno masz za mało, wiesz? A dlaczego? 2? Po środku. Zobacz, tutaj, żeby nie przeszkadzać temu. Wiesz? A to mu nie będzie przeszkadzało, jak rozciągniesz im. Ale wiesz co, sznurku. Powiem ci tak, jak będziesz miał na krótszym odcinku, to on będzie sztywniejszy, ten sznurek. Mm-hmm, no to mamy ograniczone materiały, nie tak? Naciągniesz go, tak. Mamy ograniczone materiały. Dobra. To możemy tak... coś innego jeszcze zrobić. No. Mamy te połamany ten stelaż od tego namiotu, od przyczepy. O, a to aluminium? A to jest aluminium, tak? To nie powinno zardzewieć. I teraz można tutaj zrobić 2, a tu jeszcze jeden i zrobić taki naokoło takie kółko, tak? A to nie będzie im przeszkadzać? Lepiej chyba pojedyncze. Dobra. Ale jak je utniesz wtedy? Dobra, zaraz zrobimy. Robimy tak, jak jest. No, musimy spróbować na kawałku zrobić. Dobra, z tego zrobimy i będzie grało. Trzeba dobra. Coś wymyślać, no. Dobra, jest pomysł. Zobaczymy, jak z realizacją. Zobaczymy wykonanie.
No po prostu zgapiliśmy się już któryś raz. Powinniśmy byli kupić tam deseczki, nie deseczki, krateczki, nie krateczki. No nie ma. Dobra, zrobimy z tego, co mamy. Tam jest jeszcze, tam jest takie śmieciowisko, gdzie są słupki powyrzucane. Ale te słupki są za niskie, wiesz, nam potrzeba jest coś wyższego. Dobra. No. Dobra, kosimy dalej i zaraz to będziemy robić. Ta kombinacja mojej żony to się może chyba udać. Podwiązaliśmy śnureczkiem na razie. Zobaczymy, czy tak zostaną. Powbijaliśmy dwa policzki. I teraz małżonka przeplata stary działkowy sznurek. Słuchajcie, to jest sznurek z poprzedniej działki. Tak, on się uchował jakimś przypadkiem. I teraz zrobimy, właściwie małżonka zrobi takie sznurkowe podpory dla naszych jeżynek. A to jeszcze niżej chyba trzeba będzie zejść, nie? Nie wiem. Nie, trzeba niżej zejść. No jak? Że niżej to zacząć? Tak, żeby one się już to od samego początku. Muszę jeszcze raz. Ja tu jeszcze wymyśliłem, żeby się te sznurki nie zsuwały, to po prostu tak zaciosam siekierką lekko. Może to spełni swoją rolę. Majster skosił, proszę bardzo. Pięknie skoszone. Ten maluch znowu sobie dał radę. Co prawda, trzeba przyznać jedną rzecz, że przy tak wysokiej trawie i mokrej zapycha się dość często i trzeba po prostu wyłączyć, łapą przepchać i idzie dalej, więc jest ok. No a teraz wasza ulubiona kosa Demon. Bardzo proszę, żeby nie było, że znowu oszukuję, gdzie ten rok produkcji. Tu, patrz. Tu. 2018? 2018, ta sama kosa. Więc żeby nie było, pokosimy tutaj przy tych, przy brzeszkach tutaj wszystko to, czym się nie dało kosiarką. Odpalimy, zobaczymy, czy działa. Chodź, kochana. I to jesteś już tutaj weteranka na tym kanale. Odpompujemy. Jedyneczka. Jak wiecie z odcinka z awantury z sąsiadem, postanowiłem pozbyć się tego oto piachu, co tutaj jest, żeby nikt nie miał niczego tutaj, nie mógł się do niczego przyczepić. W związku z tym wpadłem na genialny pomysł, że ten piach rozwiozę przed działkę, zaraz zobaczycie, jak będę wysypywał, w którym miejscu, dlatego że tam jest taka nierówność, że mam tyle pod płotem, pod siatką przestrzeni, w związku z tym to się wysypie, nie będą chwasty może rosły. No. Tatuszką trzeba będzie przewieźć. Ła. Wiesz, co tu się stało? Na piachu porosło. Dobra tam. O. Wywieziemy, to jest dobra ziemia. Można z nią podsypeczkę zrobić. Zresztą tą ziemią była tu podsypka pod ten domek robiona. Ciekawe ile taczek. Taczka jest trochę walnięta, bo ma koło rozwalone. Ale może jakoś to przewiezie. Nie będę pełnej ładował. To może damy radę na 10 razy albo z 15. Dobra. Tyle, tyle. Jedźmy za to. Tu się zacznie, pojedzie się w tamtą stronę, bo zobaczcie, co tu się dzieje. Tu jest przestrzeń,
a im dalej, tym jest więcej i tam nawet pies może przejść, więc wysypie się tak, zrobi się taką w tą stronę i będzie grało. Mam nadzieję, że się nikt nie przyczepi, a zresztą jak się przyczepi, to tu nikt nie kosi, nic nie robi, to sam inicjatywa, jak to się nazywa, inicjatywa obywatelska. O! Moi drodzy, dzień prac zakończony. Zrobiliśmy dużo, bardzo dużo. Podsumujmy. Majstrowi udało się wywieźć bardzo dużo tego piachu. Została niewielka kubka, to na drugi raz. Zawinąłem, tu zagrabiłem. Fajna ziemia się pod tym zrobiła. Posieje się tu jaką trawę, będzie grało i śpiewało. Tu po tym słynnym kompostowniku, co to była afera. Małżonka robi ostatnie pielenia. Więc tu się nam udało nieźle wszystko powycinać i kosą, i kosiarką, i wypielić. To coś musimy wywieźć na słynną dziurę. A tak wygląda skoszona działeczka. Jest fajnie. A piachu wywiozłem tutaj. Proszę bardzo. Elegancko. Resztę zrobi deszcz. O, proszę bardzo. I resztę oczywiście wywieziemy w innym terminie. Bo dzisiaj tu już się zmachałem. Dobry maluszek. Dobrze się spisałeś. Zielona kosiareczka. A tak wyglądają tymczasowe konstrukcje podtrzymujące jeżyny. Zostały wbite paliczki. Związane. Może to na jakiś czas coś da. Jak nie da, no to będziemy kombinować. Nie ma wyjścia. Tu jeszcze widzę małżonka. Pokombinowała, z górą ładnie połączyła, ale powinno być ok. Może to nie jest najsolidniejsze, ale przez przypadek żono zrobiła nam się żywopłot od sąsiadów. Chociaż tam nie musimy, bo nas droga dzieli i poza tym są ludzie w porządku. Ty, słuchaj, ten domek już się przekiwił w tą stronę. A, no musiał się przekiwać w tą stronę, bo przez działkę jest w tą stronę. I to normalne. Musimy jak sprzątniemy ten piach stamtąd, tam są płyty chodnikowe, musimy pod każdy róg podłożyć, bo to zimą to zgnije. Podłożymy pod każdy, tam jeszcze może ze dwie przywieziemy i będzie grało i śpiewało. A wiesz, że większość ludzi myśli, że to są bąki, a to nie są wcale bąki. Bąk to w ogóle wygląda jak gies, tak naprawdę. A to są czmiele czy jakieś inne. Pyłkiem się posypało zwierzątko po łebku. Melciu. Uważaj, bo ty masz tu pyłku pełno. Znasz, tu mieszka jakieś zwierzątko. Ja wiem, bo tu widziałem jakąś nornicę, bo tam zrobiła tunel. Tam gdzieś, w tamtym kierunku. Tutaj była tunel. Ale znaczy, tutaj jest, ale siedzą, to im bardzo pasuje. Dzisiejszy męczący dzień na działce należy już zakończyć. Robota zrobiona, sąsiada nie było, to najważniejsze, łapa spalona, czyli dzień na działce uważam za udany. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu, zapraszam do subskrypcji, lajkowania, komentowania i oglądania innych naszych produkcji. Dzięki, cześć! Pomachaj!